Siemanko dziska z tej strony Metsu i witam Was w kolejnym odcinku z kariery rezerwami Werderu Brema. A dzisiaj zaczynamy nasze zmagania w trzeciej Bundeslidze, Gramy z zespołami Unterhacking i do tego Münster. Zobaczymy jak nam pójdzie. Skarż mecz sobie przesymulujemy na pewno, bo też nie mam zamiaru grać wszystkich meczów w trzeciej Bundeslidze. Tak wygląda nasza podstawowa 11. Na razie jest to wszystko co najlepsze mamy w klubie. Mam nadzieję, że na Unterhacking to wystarczy. Co tu dużo mówić? Zaczynajmy to spotkanie! I jak widzimy od początku meczu, to zespół gości atakuje. Chcą przejąć kontrolę nad meczem i po prostu szybko zdobyć bramkę. Zobaczymy, co wyjdzie z ich planu. Tutaj bardzo dobra zespołowa akcja: sztal. Zagrań do Haina. Hain uderza jest słupek dobitka, ale wysoko nad poprzeczką. Dobrze, że Bigalkę źle dołożył nogę. Była to dość łatwa sytuacja, wystarczyło trafić światło bramki. Ale jak widać, dla Bigalkę było to za dużo. I znów atakują gości, jak widzimy na razie rozgrywają swój koncert. Tutaj jest Steinhardt, Steinhardt zagrywa do Heina, Hagen centruje na pole karne, ale broń to Plogman, tak jest, bardzo dobra interwencja młodego Niemca. Przed Przedsezonowym turnieju był bardzo dobrze dysponowany, jak widzimy przekłada się to na ligę, oby było tak cały czas. Jak widzimy na razie, Unterhaki totalnie przejęli kontrolę nad spotkaniem. Zespół Werderu jest bez szans. Steiner, Steiner przedziera się prawym skrzydłem. Jeszcze zagrywa do środka Bigalkę. Steiner, Steiner może dogrywać w palcardę, tak jest, ale Plogman to jest ściana w dzisiejszym spotkaniu. Ale jeszcze strateg upia piłki. Zobaczmy, Sztall obok bramki. No to nie był groźny strzał, ale ten poprzedni naprawdę był trudny do obrony. A Plogman dał radę. Jest młody, ale bardzo utalentowany. Jak widzimy 35 minuta znów na taciu goście Bigalkę ma piłkę, jeszcze odgrywa. Hein. Hein szuka miejsca do oddania strzału, czy znajdzie to miejsce. Podaje Steinher! Plogman! Plogman to jest cudotwórca w dzisiejszym spotkaniu. Ależ on broni! To jest po prostu koncert jednego aktora, czyli naszego bramkarza. Oby tak pozostało! Ale to nie koniec zagrożenia. Będzie jeszcze rzut rożny, gref wznowił Müller. Centruje na pole karne. Piłka wychodzi poza pole karne i jest jeszcze okazja! Strzał tylko w słupek? Może być dobitka. Zobaczmy, czy gracze Unterhacking znajdą na tle miejsca. Ale strzał nie groźny tym razem. No, Bigalkę macie ewidentnie źle nastawiony celownik. Gdyby lepiej strzelał, przynajmniej w bramkę, to mogliby już spokojnie prowadzić. Zaczynamy drugą połowę i nic się nie zmienia w obrazie gry. Bigalkę, Hein. Zagrań do Müllera. Müller może tutaj uderzać, jednak odgrywa. Strzał na ramkę słupek. Jest dobitka! No co się dzieje z Bigalkę, Nie mam pojęcia, ale ten gościu ma naprawdę celownik na poziomie polskiej a klasy. To jest coś niesamowitego, żeby nie wykorzystać tylu okazji. I wreszcie w natarciu rezerwy Werderu. No może coś się stanie. Till odgrywa do Kuipera. Koiper walczy o piłkę. Jeszcze zagranie do jużwiaka. Juźwiak do Kaziora, Rafał Kazio do Tila, Til! Obok bramki, ale wreszcie jest jakaś sytuacja. Wreszcie jest ten promyczek nadziei, że coś z tego meczu może nam się udać. Ładne odegranie Kaziora do Tila, ale ten minimalnie poduje. No i znów, niestety, wszystko wraca do normy. Unterhacking w natarciu. Hein przedziera się. Zagranie do Steinhera. Steinher może centrować w pole karne, jednak wycofuje piłkę. Bigalkę, Bigalkę mają w pole karnym. Bigalkę, dobra zespołowa akcja. Unterhaching, jak to się zakończy? Nie ma całego strzału, ale wreszcie, jak jest strzał, to jest interwencja Plogmana naszej perełki w tym spotkaniu. Atakuję rezerwy Werderbema, czy coś im z tego wyjdzie? Kazior. Krol, ładne odegranie do Barego. Bary jest w idealnej sytuacji do zdobycia bramki, to mogła być piłka meczowa, ale Bary fatalnie się pomylił, gdyby to wykorzystał, prowadzilibyśmy. 90. minuta, doliczony czas gry, zobaczmy co się stanie, O Osambutej, Osambutej rozpędza się prawym skrzydłem, jeszcze zgrywa do Kaziora, Kazior idealnie w tempo. Osambutej jest w sytuacji sam na sam z bramkarzem, ale znajduje jeszcze lepiej ustawionego krola, który otwiera wynik w doliczonym czasie gry. Prawie jak Ramos dla Real'u, krol dla rezerw Werderu Brema zdobywa bramkę w ostatniej chwili. Fantastycznie popędził tutaj. Osambutej podał do krola, a ten strzelił. I koniec spotkania: wygrywamy 1 do 0. Totalnie niezasłużenie. To drużna Unterhacking, cały mecz dominowała. My wykorzystaliśmy praktycznie jedną z trzech akcji w meczu, ale udało się. Zdobywamy 3 punkty i to jest najważniejsze. Przechodzimy oczywiście dalej. No w tym meczu oddaliśmy jeden celny strzał i zdobyliśmy jedną bramkę. Chociaż nasze zwycięstwo to w głównej mierze zasługa Bigalkę, bo napastnik Unterhacking mylił się w naprawdę stuprocentowych okazjach. Graczem meczu Kroll, zasłużenie pięć interwencji Plogmana, jedna Mylera. Nasz bramkarz wyczyniał cuda. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. Dobrze rozpoczynamy sezon od zwycięstwa. To jest podstawa. Chociaż niezasłużonego, ale to nie jest ważne. Piłka nożna to nie jest sprawiedliwa gra. Ok, teraz jeszcze możemy sobie tutaj spojrzeć na naszych zawodników. Niektórych. Niektórym się można przyjrzeć, zobaczymy tutaj. Można pewne kroki już poczynić. Musimy tutaj trochę zmienić przydział transferowy oczywiście i mam zamiar pozyskać nowego piłkarza, gracza rubinu Kazań Zemeled no, Może to być naprawdę ciekawy lewy pomocnik, który u mnie występowałby na lewym skrzydle, ale z tego co wiem, to potrafi również grać na prawej stronie, więc to jest taki dość uniwersalny gracz. Tutaj oczywiście trzeba zaproponować jakąś w miarę optymalną kwotę. Na razie proponuję 700 tysięcy, jak widzimy. Zespół z Rosji chce 750, ja się oczywiście na to zgadzam i tam jakaś drobna kwota od następnego transferu i czas negocjować kontrakt. Nie powinno to być jakieś trudne, bo myślę, że jest to w miarę rozsądny piłkarz i nie będzie stawiał jakichś wygórowanych warunków. Rola w zespole: oczywiście, kluczowy piłkarz, no bo nic innego go raczej nie interesuje. Kontrakt na 3 lata. Ponegocjujmy, może uda się wynegocjować na 4. Jeszcze raz spróbujemy. 5 go nie chcą, ale może 4-letni będzie dla nich odpowiedni. Za moment się przekonamy. Tak jest, 4-letni kontrakt podpisany. Klauzuli nie chcę mu wpisywać, bo to jest samobójstwo w niższych ligach, bo ktoś mógłby nam wyciągnąć tego piłkarza, bardzo utalentowanego za bardzo małe pieniądze. Zaproponujmy mu pensję, oczywiście nie 19 tysięcy, tylko powiedzmy, że 5900, 100 tysięcy za podpisanie kontraktu, zobaczymy jaka będzie kontroferta 6900 i jeszcze tutaj premia za bramki, więc też musimy złożyć kontrofertę. Czekajcie, za 20 bramek jestem mu w stanie tyle zaoferować. Zobaczymy, czy się zgodzą. Zgadzają się, wątpię, żeby strzelił 20 bramek, więc nie musimy się martwić o tą premię. Jak widzicie, takie ma statystyki. Może na sam start nie wygląda jakoś nie wiadomo jak dobrze, ale jest to naprawdę bardzo utalentowany piłkarz, z którego myślę, że będziemy mieli często pożytek. I tutaj, oczywiście, ustawimy go do treningu. No bo jednak warto, by tak zdolny gracz rozwijał się przez cały sezon. No bo jednak, to może być w przyszłości jeden z naszych najlepszych skrzydł skrzydłowych. I OK, tutaj widzimy, możemy sobie poczytać pewne wiadomości, ale to raczej mija się z celem. I gramy teraz mecz z Wurzburgiem Kickers. Na razie nikogo nie planuję sprzedawać. Potem może się tym zajmę. No i niestety dostajemy lekcję futbolu. Jest to bolesne, no ale tak bywa. Szkoda, po prostu nas deklasowali 4 do 0 to upokarzający wynik, jak dla każdego klubu. Tutaj Werlata nie mogę sprzedawać, bo jest to naprawdę nasz najbardziej chyba utalentowany piłkarz który myślę, że w przyszłości będzie stanowił o sile naszej defensywy. Tutaj ten Becker jest dość ciekawy. Możemy go przenieść do zespołu seniorów. Myślę, że w przyszłości może być to naprawdę bardzo dobra obrońca. Tutaj zobaczymy. Musimy jeszcze podejmować oczywiście decyzje transferowe. Gramy z Karlsruhe, przegrywamy 2 do 0. Cztery wiadomości. Tutaj odrzucamy te propozycje transferu. Albo możemy zlecić tutaj negocjacje akurat w tym jednym przypadku, bo ten piłkarz jest mi zbędny. No, i niestety kontuzja zawodnika. Na 4 miesiące wypada juźwiak. No, jest to katastrofa, po prostu. Po to pozyskaliśmy tego piłkarza, aby świetnie się rozwijał. On przez połowę sezonu nie zagra. Jakież to życie piłkarskie jest przewrotne. No. Miał być gwiazdą klubu, a nie zagra przez tak długi okres. Wielka tragedia dla tego młodego piłkarza, ale mam nadzieję, że wróci silniejszy, bo innej opcji po prostu nie ma. Tam sprzedaliśmy jednego piłkarza, który totalnie był nam zbędny. Gramy na wyjeździe z Munsterem. Mam nadzieję, że odniesiemy zwycięstwo. Zaczynajmy! To widowisko, ale wcześniej dokonajmy jednej zmiany. W miejsce Volkmera pojawi się Bynik. Jeszcze coś tutaj ciekawego mamy na ławce? Raczej nie. Ale tego piłkarza też możemy dać do środka obrony, bo ma po prostu kondycję. Jak widzimy w natarciu nasi oponenci, ależ im to ładnie wyszło, Brown. Odegranie jeszcze. Brown jest w sytuacji sam na sam z Brownkarzem, ale na Plogmana to jak widać za mało. To jest najbardziej utalentowany Brownkarz w trzeciej Bundesliga i udowadnia to w każdym spotkaniu. To jest filar naszej defensywy. Gdyby nie on, przegrywalibyśmy wyżej. Większość spotkań. Ryle odgrywa do środka. Ryle ładnie panuje nad piłką. Zobaczmy. Wycofanie piłki. Jest dobra okazja tutaj dla Monsteru. Jeszcze kueto, kueto do środka, ale znów Plogman. Plogman to jest naprawdę cudotwórca. Til ładne odegranie do manecha. Manech do Tila. Til ma okazję do dribblingu i mu na razie to nawet wychodzi. Til do Zemelennikowa. Zemelennikow jest już w polu karnym. Ścina do lewej nogi. Odgrywasz jeszcze do manecha i 1 do zera, 1 do zera dla ekipy Werderu. Tak jest, manech! Idealnie to uderzył przy krótkim słupku. Bramkarz się w ogóle tego nie spodziewał, a nasz nowo pozyskany gracz z Ligi Rosyjskiej bardzo ładnie asystuje. Strzał bardzo mocny. No i kolejna akcja tym razem ekipy Münsteru. Zobaczmy, Kobylański. Martin Kobylański ładnie tutaj drybluje. Uderza, ale Plogman. Plogman jest dzisiaj nie do pokonania. Broni jak w transie. Praktycznie nie ma piłki nie do obrony. Dlatego Bramkarza to jest podstawa, żeby Bramkarz był właśnie tak dysponowany. Kojper zagrań do Jakobsena, Jakobsen do Manecha Manech ładnie kontroluje piłkę. Kojper zagrań do Zemelennikowa. Ten wbiega w pole karne. Czy dogranie uderza, jednak broni to Bramkarz? No i chyba już nie ma żadnego zagrożenia. Niestety. Ale jeszcze Kojper ma piłkę, zagrywa do Tila, Til do Manecha. Manech zastawia ją bardzo fajnie. Manech uderza, jest blokowany. Jeszcze Zemelennikow na pustą do Kojpera! I 2 do zera, tak jest! Ależ debiut naszego piłkarza, dwie asysty, coś niesamowitego, o to właśnie chodzi, tak powinno się wchodzić do zespołu. Kibice na pewno zapamiętają go po tym spotkaniu, a i koledzy w szatni pewnie będą zadowoleni, bo rozgrywa fantastyczne zawody. Oby tak było dalej. Jak widzimy, Münster walczy o bramkę kontaktową. Zobaczymy, czy im się to uda zrobić. Schneider, zagranie do Kobylańskiego. Kobylański, wysoko nad poprzeczką. Aj, ten chłopak nie ma dzisiaj szczęścia. Ma bardzo dobrą sytuację do zdobycia bramki, ale znów ją marnuje. Szkoda, bo jest to bardzo utalentowany piłkarz. I koniec spotkania. Wygrywamy 2 do 0: pewne zwycięstwo. Fantastyczny debiut Zemelennikowa. O to właśnie chodzi. Tak powinno się debiutować w zespole. Dwie asysty na pozycji skrzydłowego. Jeszcze nie na swojej nominalnej, chyba z tego co kojarzę, czekajcie. Bo już nie pamiętam na którym jego ja skrzydle wystawiłem. Chyba na prawym. A go pozyskałem na lewej ewidentnie. Tutaj jak widzicie, statystyki dość wyrównane. Rifat, bardzo dobry występ. Zawodnik meczu, mimo iż w czasie jego trwania go zmieniłem. Blogman, cztery interwencje. Szulce, mniej. Nasz bramkarz był zdecydowanie lepszy w tym spotkaniu. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu zwycięstwo, to na pewno cieszy i wreszcie odbijamy się od dna tak naprawdę, jesteśmy na dziewiątym miejscu w ligowej tabeli, po czterech spotkaniach mamy 6 punktów, nie najlepszy start ale zawsze mogło być jeszcze gorzej w następnym materiale gramy z Magdeburgiem, a co potem zobaczymy tutaj postanowiłem, że będziemy musieli wypożyczyć jednego jeszcze piłkarza przez kontuzję Jóźwiaka, zdecydowałem się na Holtmana, dość utalentowany gracz, występujący w Mainz tam nie ma szansy na grę więc musimy, wiecie, wykorzystać to. Chcę go na rok wypożyczyć, żeby nie przesadzać. Tutaj, jak widzimy, zgadzają się na roczne wypożyczenie. I teraz trzeba ustalić, jaki procent pensji będzie wypłacała nasza drużyna. Nie stać nas na za duży procent. Tutaj, jak widzimy, chcą 60 do 40. A ja chcę 40 do 60. Zobaczymy, czy na to przystaną. Udało się i pozyskujemy Holtmana. Jest to bardzo szybki piłkarz. Chyba za moment powinien pojawić się w naszym zespole. Zobaczymy jak to działa, bo jeszcze nie wypożyczałem piłkarza w tej Fifie. Dodajemy tego młodego obrońcę do treningu, tego Beckera, bo moim zdaniem jest dość utalentowany i może przez wiele lat stanowić o sile naszego zespołu. Holtman przychodzi na wypożyczenie, tak jest, mamy teraz gracza na lewą stronę, bo niestety, jakby to powiedzieć łagodnie, Jakobsen to dość przeciętny piłkarz. Przyspieszenie 92, cóż więcej chcieć w trzeciej Bundeslidze. Bardzo dobre statystyki. Moim zdaniem, będzie to jeden z ciekawszych piłkarzy. Ma jeszcze cechę sprinter, więc na pewno ciężko będzie go dogonić. No i okej, okay, zobaczmy tutaj. Nowy przydział, oczywiście, trzeba zrobić budżetu. W dzisiejszym materiale już nie będziemy rozgrywać spotkań. Dwa spotkania graliśmy, dwa symulowaliśmy. Symulowane, no niestety wyszły bardzo słabo, bo dostaliśmy w obu spotkaniach baty. Jak ja sterowałem drużyną, to było zdecydowanie lepiej. Mam nadzieję, że jak będziemy rozgrywać następne symulacje, to będzie odrobinę lepszy wynik. No bo jednak te, co były dzisiaj, to była po prostu czysta tragedia. No i tak na pocieszenie, już gorzej w symulacjach być nie może. Więc jak coś ludzi skarż, Wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!